Dzień dobry, witam was 9 dnia Vlogmas. 9, nie 8, dobrze słyszycie, tak? Zaraz wam powiem dlaczego i jaką podjęłam decyzję, bo uważam, że nie ma sensu czegoś robić, co później no nie byłoby sensu, właśnie mocno myślane, ale no tak jest. I podjęłam pewną decyzję. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo no mówię, nie zawsze to nagrywanie będzie szło, nie zawsze coś się będzie działo, a moim zdaniem nie ma sensu nagrywać, jak się nic nie dzieje. Vlogmasy oczywiście będą, może nie po kolei, ale myślę nagrywać wtedy, kiedy coś się dzieje. No i łączyć z tymi dniami, w których się nic po prostu nie dzieje. Czyli, żebyście mieli co oglądać, będą łączone vlogmasy, a to wam wyjaśnię, o co chodzi później. Dzisiaj jest czarobóro i bnuro i to totalnie. A normalnie jakby noc była, totalna noc. Wieje, ja się czuję, nie pytajcie. Zaraz umyję naczynia i muszę iść do sklepu. Tą pogodę. Mam nadzieję, że mnie nie wymieje. Tam mam kamusie i zaraz wypiję kawę i będę się szykować, także nie przedłużam i zobaczymy się później. No i hello, jestem. Poszłam na zakupy i zrobię wam wasz ulubiony haul zakupowy, bo wiem, że dużo ludzi lubi oglądać tego typu filmy, a ja zresztą też, ojej, sorki. Ja lubię też oglądać, no i tak. Większość produktów u nas bardzo szybko się kończy, często używamy. I no, ja często też kupuję, dlatego oczywiście co kupiłam, srali taśmę. Jak żyjemy inaczej, bo u nas naprawdę bardzo dużo tego chodzi. Nie my dwie osoby, nie? Kupiłam nam. Uwaga, kupiłam nam mydełka, bo my bardzo lubimy się myć mydełkami. One się fajnie pienią, dobrze namywają. Ja mam wrażenie, że te mydło takie płynie, czy żel pod prysznic bardziej mi wysuszają skórę, a jak myję się mydłami, to mi lepiej. Tutaj wypatrzyłam na moich nieprzyjacieli takie mydło szare, będę sobie myła. Powiem, że może w ogóle wyglądam, jakby mnie ktoś pobił. Smakomite. Tym razem wziąłam o smaku swojskiego masełka i z codziennym źródłem witamin. Oczywiście, jak mówię, często u nas się kończą rzeczy, na to kupiłam coś na kanapki. Tym razem na wagę, tak? Ja staram się na zmianę. Gdzie jestem, tam kupuję i jem, ale no i padło tutaj na moją ulubioną pieczeń rzymską. Spróbujcie sobie. Dobra kiełbaska i wziąłam szynkę z piekarnika. Jakoś tak, żeby co innego mamy, tylko mamy swoje ulubione. I oczywiście kawa, bo jak żeby inaczej, tym razem większą wersję kawy. Kawa u nas musi być codziennie schodź, więc bez kawy nie ma życia. No i skoro mowa o kawie, to gniazdeczko. Ale oczywiście całego nie zjem nawet, nie? Żeby nie było. Wzięłam mniejszą wersję płynu do mycia naczyń, bo mi już się skończył. I jak zawsze chlebek, ale tutaj już w ABC. Ja mam blisko sklepy osiedlowe i
Jeden mam taki jemny Ala Mini Marketi i to jest czułym i często do niego chodzę, jak mi się nie chce nigdzie jeździć, ze względu na takie drobniejsze zakupy, które sama dam radę przynieść. Akurat no, dałam radę, no bo to nie ma nic takiego ciężkiego. No i obok mamy naprzeciwko mroku w sumie sklep ABC. Więc ABC często też kupujemy, jak coś nam zamraknie, czy coś trzeba, no wiecie, takie podręczny sklepik osiedlowy. Rany, słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest wiosna, czy zima, czy jesień, późno. Jest taka masakra dzisiaj, że ja się tak źle czuję, że ja nie wiem, czy ja będę dzisiaj cokolwiek jeszcze mam nagrywała. Jedynie otworzę mam kalendarz i powiem, co wymyśliłam, no i to chyba tyle. Bo się tak czuję, że mam ochotę tylko się przewrócić i pójść spać. Naprawdę, no chyba sobie kupię ciśnieniomierz, bo tak odczuwam tą pogodę dzisiaj. A myślałam, że płuca wypluje, gdzie ja naprawdę mam blisko do tego sklepu, nie wiem, moim chodem z 15 minut. Więc nie wiem, co jest z tą pogodą. Oj, widzicie, i nawet jest mi gorąco, zgrzałam się. Także ja rozparceluję te zakupy i się odezwę jeszcze na szybko do was później, za chwilę, i powiem wam o planach i do zobaczenia za chwilę. Okej, jestem. Dzisiaj otwieramy dwa okienka. To nie żarty, wczoraj mieliśmy małą obsługę. Już wam powiem dlaczego. Czyli otwieramy dzisiaj 8 i 9. 8 już tutaj widzę. Żebym to jeszcze wynosił. Dobra, skończą mężowie. Ej, małżanek jest. Ale ładny. I dziewiątkę. Dobra, tutaj mam. Ciastek! Ale fajne. Fajne te czekoladki dzisiaj. Dobra. Wczoraj, słuchajcie, nie nagrywałam na was, bo no nie działo się nic takiego, co bym mogła wam pokazać. No ja nie chcę, żebyście później patrzyli, że nic u mnie się nie dzieje, myście się tylko nudzili i trochę inne niż zwykle. No oczywiście wtedy, co nie będzie się nic działo, to nie będę nagrywać. Albo po prostu łączyć do niej, żebyście mieli jakiś odcinek konkretny z danego dnia, no to wtedy wrzucę tego samego dnia lub na drugi dzień, czyli na przykład jak będą zakupy, czy będziemy pakować prezenty, no to wiadomo, będzie na drugi dzień. Natomiast jeśli będzie vlog, to zrobimy sobie z całego tygodnia i niedzielę zostawimy wolną, bo nie, w niedzielę naprawdę się nic nie dzieje i no mówię, nie chciałabym, żebyście się nudzili. Także słuchajcie, dajcie znać, jak tam wasz poniedziałek, jaka jest pogoda u was, jak się czujecie dzisiaj. My widzimy się w kolejnym vlogu. Dzisiaj krótko, no bo ja nie chcę wam też przesyłać złej energii, a się czuję, także nie pytajcie. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu, pa pa!